Hejcie, witajcie z tej strony Benshi i Wamskich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gothic Online. Jak widzicie, mamy nową postać, więc nawet mógłbym rzec, że jest to kolejny pierwszy odcinek z tej serii. Tak, zacząłem grać nową postacią z tego powodu, że medyk i zielarz, no potem już nie przypadły do gustu. Za bardzo pracy nie ma dla zielarza i medyka aktualnie i też jakoś dobrze mi się tamtej postaci nie odgrywało. Bardziej mi się ciekawie odgrywa taką postać, którą właśnie teraz odgrywam, czyli tego Ludwika. Ludwik jest w ogóle nawiązaniem do medyka z Team Fortress 2, bo chciałem zostawić taki mały smaczek, wiecie, trochę takiego medyka jeszcze ze starej postaci. To znaczy, w Team Fortress 2 medyk nazywa się Ludwig, więc nasza postać też nazywa się Ludwig. I jesteśmy tak naprawdę takim troszkę śmieszkiem, troszkę komikiem, bardzo dużo gadamy. Nasz charakter jest chaotycznie dobry, czyli dosłownie pchamy się we wszystko. Nie zawsze nasze poczynania są jakieś mega dobre, ale staramy się być w miarę dobrzy. No i tak, o, to jakiś kopacz koło nas chodzi, ale chyba nic do nas specjalnego nie gada. My sobie tutaj na razie będziemy spacerować. I chciałem wam troszeczkę opowiedzieć o naszej postaci. Dlaczego zaczynam przy dzielnicy Duninów? Z tego powodu, że właśnie dzięki Duninom ta postać naprawdę mocno się rozwinęła. Dlaczego? Ponieważ jeden ze strażników, nie chcę na razie za bardzo wam spoilerować, jeżeli go spotkamy w grze, to wam powiem, że to jest akurat ten strażnik, z którym właśnie rozmawialiśmy i wykonywaliśmy dla niego naprawdę fajne zlecenie. Mówię, mega polowanie z nim było, właśnie on należy do Duninów. I dzięki temu, że właśnie z nim pracowaliśmy, poznaliśmy Kowala Vito. Więc również wykonywałem misję dla Kowala Vito jako już człowiek, który został polecony. I właśnie Kowal Vito nawet troszeczkę nas namawia, żebyśmy dołączyli do tego starego obozu, jak widzieliście, ankieta była. Ale ta postać ma trochę więcej do czynienia, bo tak ją daleko posunąłem. Postać ma 4 dni. Już sobie troszeczkę dalej przejdziemy, będę wam dalej opowiadał. Postać ma oczywiście 4 dni i dużo dalej udało mi się zajść. Jak widzicie, mamy na sobie nawet jakiś pancerz, co jest w ogóle fenomenalne. Nawet troszkę mam rzeczy. Planuję za niedługo zdobyć jakąś nową broń. Co do umiejętności, bardzo mi na tym zależało. Nic, ludziska, nic nie wpakowałem. To była postać polegająca na dialogach, bo dużo osób mówi: nie da się zrobić. Ostatnio był community meeting, na którym naprawdę muszę podziękować osobie. Nie pamiętam, która to była. Wybacz mi, ale chłopie, dziękuję ci. Po prostu otworzyłeś mi oczy na grę RP. Czyli powiedziałeś najważniejsze słowa, jakie mogłeś powiedzieć. Nowy graczu, ty tu jesteś po to, żeby wyskubać do zera tych wszystkich dziadów, tych starych graczy, którzy już tutaj nachapali się tych pieniędzy. Bo normalnie dostaniecie 4 bryłki, 2, 3 za jakieś... W ogóle poświęcony czas, nieskończoność. Nie, wy tu jesteście po to, żeby każdą bryłkę z nich wydusić. I taki właśnie cel miała moja postać. I uwierzcie mi, bez żadnych umiejętności... No, ja wam powiem 500 bryłek. Bez żadnych umiejętności w 4 dni. Ja uważam, że to jest całkiem dobra kwota. No i co dalej? Oczywiście zacząłem wykonywać zlecenia typowo kurierskie, czyli tutaj dostarcz jakąś informację, tutaj coś przenieś. Poznałem sporo myśliwych, co było też bardzo ważne, bo myśliwi oczywiście chętnie za nami pójdą na polowania. Jak będziecie im nosić zwierzęta? No i oni wam tam będą oddawać na przykład to mięso do rzeźnika, mogą wam jakieś futra poddawać, różne rzeczy, zależy jak się tam z nimi dogadacie. Jak będzie wasza gra RP wyglądała, bo jeżeli będziecie naprawdę dużo milsi do jakichś różnych graczy, to oni po prostu będą chcieli wam więcej zaoferować. Mogą wam zaoferować właśnie jakieś jedzenie, jakieś takie pierdoły tego typu. No ja wam powiem tak szczerze, że im gracz jest biedniejszy, tym jest w stanie wam więcej zaoferować. Uwierzcie mi, dobrą grę RP z graczem, który po prostu mniej posiada, dużo więcej może wam zaoferować. No i co? Jedno z moich zleceń było dosyć ciekawe. Z tego powodu, że dostałem zlecenie od Domenika. On się zajmuje handlem z... On w ogóle sprzedaje rzeczy z świata zewnętrznego. Dostał materiał
czyli olej do palisady. I właśnie tym olejem chciał handlować z łowcami orków. No i co? Nie miał kto poinformować, no to Ludwik został wynajęty. I Ludwik poszedł sprzedać. I co się okazało? Oczywiście okazało się to, że był akurat event, tak? Pojawili się orkowie, którzy prawdopodobnie jacyś zwiadowcy, którzy stali niedaleko bramy. Bramy przy posterunku łowców orków. No to co? Ja oczywiście miałem za zadanie tylko przekazać informacje i załatwić kogoś, żeby ktoś sobie odkupił dla 10 bryłek rudy, których dalej nie dostałem, bo łowca orków, których wyruszył, miał pójść, olał to i sam Domenik musiał go zaczepić i nawet o mnie nie wspomniał. No, ale Domenik powiedział, że będzie miał dla nas jeszcze jakąś misję, jeżeli się do niego oczywiście zgłosimy. No i co? Poczekałem na inwencie. Okazało się, że pojawił się na przykład orkowy szaman, którego ci orkowie zabili. Potem pojawił się drugi zakapturzony ork szaman, gdzie łowcy orków oczywiście walczyli dzielnie wraz z magiem i tam jeszcze w ogóle kilka osób było. No i wyszło na to, że dwóch łowców orków dostało bardzo mocne obrażenia właśnie przez ten event. Bo ten szaman uderzał bryłą lodu i sprawił naprawdę spore obrażenia. Obu się oczywiście udało wyratować, z tym, że jeden miał małe obrażenia, był bardzo blisko muru i udało się go tam zaciągnąć do środka, ale drugi, Kaz, dostał naprawdę duże obrażenia. Tam go okładali ci orkowie, dużo, dużo bólu, taki ból, że dalej go te obrażenia przez 3 dni trzymały, więc uwierzcie mi, to naprawdę sporo i to 3 dni w realu, bo muszę z nim troszeczkę więcej RP pograć, bo chłop z takimi obrażeniami, że nawet ciężko miał pancerz założyć ponownie. No ale skończyło się na tym, że wydostaliśmy oczywiście tego Kasa z terenu orków. Nawet na tym terenie orków właśnie z jakimś rycerzem i jednym z medyków właśnie, łowców orków, staraliśmy się go wyleczyć, przy czym prawie wykrwawił się na śmierć, co cała akcja jego ratowania zajęła prawie 3 godziny, bo ani mnie, ani rycerza się nie chciał słuchać ten cały handlarz, czy nie handlarz, może popatrzyłem teraz na handlarza i chciałem powiedzieć handlarz, cały ten medyk. No i niestety chcieliśmy interweniować, tak, było poważne krwawienie, myśmy chcieli użyć tego pochodni, żeby przypalić te żyły, żeby się to dalej krwawienie z tej rany jakoś nie wydostawało. Ja wiem, że to jest takie mało humanitarne, no ale ten po prostu go szył i tak go strzył, że potem siwy musiał jeszcze raz go strzywać, bo nie było to zbyt profesjonalnie zrobione. No ale właśnie do siwego rzecz kolejna, czyli to, że no, siwy był tutaj też dla nas ważną postacią, pomimo tego, że był bardzo ważną dla naszej poprzedniej postaci, tutaj również też był ważną, z tego powodu, że nagle wszyscy poznikali niestety, Kaz został sam, wykrwawiał się, dalej z nim było ciężko, przejdziemy sobie tutaj może troszkę górą. No i co? No i jako, że Kaz ciężko ranny, półprzytomny, także musiałem go nosić. No, udało mi się go donieść do siwego, na całe szczęście, z pomocą rycerza. Rycerz potem sam się gdzieś oddalił. No i ja z tym Kasem zostałem. Oczywiście podstawowe operacje i roleplay i godzinny z siwym na temat leczenia go, podawania mikstur, jego różnych gorączek, bóli, szycia, nie szycia, różnych jakichś mamrotań, wizji i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu trafiliśmy do jego lecznicy, gdzie ja oczywiście zostałem z Kasem. No i Kas wziął mnie pod swoją opiekę jako łowca orków. Czyli w tym momencie zostaliśmy pretendentem do zostania łowcy orków. No bo bardzo ciężko się dostać do łowców orków. Trzeba naprawdę wykazać się czymś, żeby dołączyć. Bo to jest taka
Oni mają taką bardzo zamkniętą tą rekrutację do siebie, ale udało się, Kaz za mnie poręczył. No i zaczęliśmy wykonywać misje dla reszty chłopaków. W ogóle jednego z łowców orków już troszeczkę wcześniej poznałem, nazywał się Amon, myśliwy, którego w ogóle zaczepiłem, zaczęliśmy tam rozmawiać i tak dalej. Nie chciał za bardzo mówić, że jest łowcą orków ani nic takiego. I zapytałem, jesteś kimś łowcą? Tam zacząłem go wypytywać o doświadczenie i tak dalej. No i okazało się, że nasz Amon jest potem łowcą orków. O, toporow nas zahaczył. Oczywiście to jest jeden z łowców orków, którego my znamy. Cześć, Tomeszu. Witaj. Troszeczkę tak zwyczajnie witaj, ale dobra. Wielki Czerwony, chętny? Może za chwilę spotkamy się pod... sterunkiem. Ale co ty na to? Właśnie z toporofem mam wyruszyć na polowanie. I chętnie wam pokażę to polowanie. Tylko chciałem wam jeszcze dokończyć troszeczkę historii mojej postaci. Żebyście mieli mniej więcej zbliżone, co się działo. Dobra, w takim razie szukaj mnie pod posterunkiem. Miej się tam zjawić od czasu do czasu. Dobra. Trzymaj się. Ja będę we wschodnim lesie. Dobra. Może uda mi się ciebie tam znaleźć. Tam się tam ciebie spotkać. Kurczę, tutaj czasami się zastanawiam nad takimi prostymi słowami, żeby błędów nie popełniać. Bo bywa tak, że się po prostu... Człowiek zna ten wyraz, ale żeby... Nie wiem, nie chcieć popełnić błędu na czacie, to człowiek popełnia ten błąd. Ale dobra. Kontynuując. Rozmawialiśmy o Amonie, tak? No to byśmy go tam spotkali, porozmawialiśmy z nim. Mówił, że jest jakimś łowcą. No i co się stało? Oczywiście ja jako pretendent drugiego łowcę orków, którego poznałem, był to łowca orków o imieniu Stefan. No i oczywiście Stefan poręczył na nas od razu, z tego powodu, że chyba on też był właśnie na tej akcji roleplayowej i powiedział po prostu, że jesteśmy dobrym człowiekiem. Mieliśmy razem poprowadzić trening bojowy, ale niestety Stefan gdzieś zniknął i za bardzo nie miał czasu grać. W takim wypadku bardzo dużo czasu spędziliśmy z Amonem oraz z Bogdanem. Czyli Amon to jest taki jeden chyba z lepszych łowców w obozie, a Bogdan to jest Bogdan. Bogdan to jest kwatermistrz. Z ciekawszych rzeczy, no to moja postać widziała jego jajca i siura. Z tego powodu, że poszliśmy szukać złodzieja, który okrada kopaczy w starym obozie. Chcieliśmy go stłuc i jego urobek zabrać po prostu. No i skończyło się na tym, że moja postać szukała poszlak. Udało się jej te poszlaki znaleźć. A Bogdan razem z Toporofem, no, wygrzewali się w lecznicy u góry, w tych, w miskach z wodą, tak? Te bale, czy jak to tam się nazywa. No i ogólnie wyobraźcie sobie takiego starego dziada, łowcę orków, Bogdana. I coś w stylu scena kąpieli z Wiedźmina trzeciego. No klasyka gatunku, po prostu klasyka gatunku. Również z Bogdanem miałem ciekawą akcję w osadzie, gdzie prawie się tam wartownikami zaczął tłuc. Oczywiście jakoś tam mniej więcej udało się to załagodzić, mój i mi. Może jakiś tam mały wpływ na to załagodzenie tej całej sytuacji miałem, ale stety czy niestety, pojawił się ork. Jeden w ogóle z członków osady powiedział mi o tym, że w ogóle jest ork, że zauważył tego orka, to w ogóle do mnie podszedł, nie tak
Nie wiadomo czemu. Może dlatego też, że z Bogdanem jakoś tam potem gadałem. No i przekazałem Bogdanowi, że pojawił się ork. Oczywiście ork bohatersko zdzielił Bogdana. No całe szczęście był jeszcze z nami wartownik, z którym się kłócił, więc w trójkę żeśmy sobie poradzili z tym orkiem. No i ja dzięki temu, że wam pokazuję. Tadam! Mam krew orka. Więc no, bardzo fajna akcja. Pośmialiśmy się, popiliśmy się, dowiedziałem się, że Bogdan jest wielkim fanem smażonych rybek, bo mimo tego, że został ogłuszony, jak mu przed twarzą pokazałem rybki, to od razu się obudził, więc no, poznaliśmy go. Bogdan to jest bardzo fajny człowiek, również widziałem jego akcję, jak zaczął się tam tłuc kucharzem na temat oscypków. Więc no, naprawdę działo się, we frakcji się dzieje. Poznałem dużo pretendentów tutaj w tej frakcji, wszyscy są bardzo fajni. Kilka jeszcze postaci również tam pewnie spotkałem. Jeżeli o was nie wspomniałem, no to nie mogłem za bardzo z wami grać po prostu. Tutaj tyle ników mi się przeplata, że no, wszystkich nie pamiętam. Ale summa summarum, jesteśmy na dobrej drodze, żeby zostać prawdziwym łowcą orków. Mamy bardzo dobre relacje ze starym obozem, dużo osób nas zna i ja mam nadzieję, że to, że zacznie się seria mojej postaci, jakoś nie zepsuje feelingu tej postaci i ludzie dalej będą chcieli tak grać, jak grali. A teraz udamy się do Toporofa. Ja zrobię małe cięcie i spróbuję go znaleźć. Dobra, niestety polowanie z Toporofem za bardzo nie wyszło, ale mamy Bogdana w bazie, więc ruszymy na polowanie z Bogdanem. Bogdan, zabierzesz się może ze mną na polowanie? Bogdan to jest w ogóle osoba, której jajca widzieliśmy, więc zaraz się przekonacie w ogóle, jak on rozmawia. To jest w ogóle świetna akcja. Przed chwilą się w ogóle biliśmy w środku, bo chciał sprawdzić, jak mężny jestem. I przez to, że zadałem mu trochę obrażeń, bo miałem już 20 siły, uzyskaliśmy od niego, patrzcie co, młot. W końcu, bo ogólnie praca u łowców orków to jest głównie ten, to jest głównie wolontariat. Jo, tyro chłopoki są noworta, nic się ni dzija, mogozyn ogorniąty, to można liciać. To co? Zbieramy się? Ja już raczej zregenerowany po naszej potyczce. No bo ogólnie z Bogdanem odbywają się męskie walki. Tylko że Bogdan 13 to jest faktycznie zabijaka. A my raczej to jesteśmy jakieś cienkie lolki. Tylko na polowaniu też trzeba uważać. Z tego powodu, że są wargi w grupach. Robili spory nerw właśnie na łowców. I jeżeli faktycznie pojawia się warg, to musimy się liczyć z tym, że są trzy. Słabe potwory też są, ale jest ich dużo mniej. Hełm założę. O, zdjął hełm z rzemienia przy pasie i założył go na głowę. Od razu lepiej. Od razu ten nasz Bogdan lepiej wygląda. Nikt nie pozna, że to Bogdan. Nikt nie pozna. Lycim i nomigim. Ja muszę potrenować troszeczkę czytanie tych tekstów Bogdana. Bogdan to naprawdę fenomenalnie pisze. Najlepsze jest to, że on potrafi szybko... O, patrzcie, brzydwiak. Cholerna bestia. Patrzcie, jakiś rycerz się trafił. Coś wam uciekło. Patrzy na stwora. A, nie napisała mi? Cholera. Ale paskudztwo. Musiał z ziemorku tutaj przyleść. Czy co? Może nasza brama jakaś wadliwa? Brzytwiaki,
To raczej już na takich dalszych trochę terenach, nie? Bo to jest Brzytwia, o ile się nie mylę. Cholerstwo. Ale czasami na drogach się właśnie pojawiają teraz takie potężniejsze potwory. Ja, może w trakcie zmiany warty się przydoru. No nic. Leży martwy, to mylica dolej. Jasne. Kurczę, nie wiem, czy to mam tak czytać. Dobra, ja będę wam to tak czytał, jak on to pisze. Nie będę starał się tego tłumaczyć. Ja tam jakoś to sobie w głowie jestem w stanie wytłumaczyć. Ale no ciężko mi jest. Ja też muszę trochę wam opowiadać, więc moja gra RP może być troszeczkę mniejsza, bo też staram się do was rozmawiać. Ja to pilcy. Ale one są, to ominimy. Dobra. Pierce to nam się nie przydadzą. Kurczę, ja się boję, że jak on mi piśnie, to ja mam pół HP z tego miecza. Uciko. Pewnie przez ta twoja czapka. No i nam uciekł. Kurde, wylał, trzeba tego przygonić. One tak uciekają, patrzcie. Właśnie to jest to, że dużo stworów się w ogóle boi. Dziwne te zwierzęta. Połowa ucieka? Coś jest nie tak z tymi stworami, bo te się grupują, a te sobie uciekają, nie? O, jest warg. Ale chyba na warga nie chcemy, tam jest wilk. Takie właśnie low-tierowe futra bardziej są teraz potrzebne, niż takie high-tierowe. Mamy wilki. Da radę. Co gdzie jest work? Tego się właśnie obawiam. Dobra, zobaczymy, jak sobie tam poradzi. Czy uda mu się tego worga wybawić. Tam jest właśnie ten warg jebany. Patrzcie, no i ucieka kolejny. Dobra, udało się zabić. Ale warg nas goni. Cholera. Patrzcie. Chyba, że coś jest nie tak ze synchronizacją. Dobra, to jest... Kurwa, warg mnie goni! Czy to jest ten? Ja, wargi się pojawiły. Dawaj, 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 bo... Na wargów to ja się nie nadaje. Mogę wilka walnąć, ale nie warga. Patrzcie, o, jak on prawie nic nie robi temu wargowi. Dobra, zabijemy te wilki przynajmniej. Dobra, z wargiem nie chcę walczyć, bo ten warg to nas zmiecie. Chyba jest jakiś problem z synchronizacją, bo ja widzę, że on tu jeszcze z czymś walczy. Z czym on tu walczy? Patrzcie, z drzewem! Chyba to wszystkie. Patrzcie, to jest ten bark i wilki. Trzeba by było to zabrać. Dobra, to idziemy. W ogóle to jest właśnie ta świetna animacja noszenia, nie? Są dwa wargi zabite i cztery wilki, więc polowanie myślę, że całkiem udane. Tylko mamy mało czasu, żeby to zabrać z powrotem. Mam nadzieję, że też nie pojawi się tutaj żaden myśliwy, ani inny jakiś menel, który będzie nam próbował to zabrać. A no i topielce, które uciekają.
Płochliwe. I Bogdan, który walczy ze ścianą. Ale nowa broń dużo dała, bo ja pamiętam, że wielki to tak smyrałem i te 10 siły, więc no faktycznie już możemy polować. I to mi się nawet podoba. Na razie broń jednoręczna. Zastanawiam się, czy broń jednoręczna, czy dwuręczna, czy miecz i tarcza, bo chyba za dużo osób jeszcze nie spotkałem z mieczem i tarczą w tym. W Łowcach Orków. A to też jest kwestia tego, że długim mieczem będzie troszeczkę łatwiej walczyć z potworami, ale broń jednoręczna znowu jest szybsza. Więc to też jest kwestia. Na razie zostaniemy przy jednoręcznej. No tak otrzymaliśmy ten, tą broń. Za chyba 3 dni ciężkiego wolontariatu. Ja, żeby was nie oszukać, to na frakcji Łowców Orków zarobiłem chyba 34 bryłki rudy? Jakoś tak. To jako kurier, jak robiłem te zlecenia, to nieraz dostawałem czasami nawet po 20. Więc musicie mi uwierzyć na słowo, że troszkę mało tej rudy. Mi to się tak troszeczkę gorzej pisze, nie? Bo jak się dzieją jakieś tam akcje bez nagrywania, to uwierzcie mi, no dzieją się takie akcje, takie wymysły można tworzyć, a tu jednak człowiek chce, żeby to jakoś fajnie wyszło. No, ale polowanie się raczej uda, więc nie ma co narzekać. Mówię, najgłupsze pomysły człowiek ma, jak po prostu siedzi sam i coś próbuje wymyśleć, nie? Mówię, tutaj, męskie walki na gaciach. Łowcy worku, ja żałuję, że tego nie nagrałem. Bym wam pokazał sceny zbrodni z Bogdanem. Ale mojej postaci się czasami trochę odgry z Bogdanem czasami się udziela i czasami mam ochotę napisać tak, jak on mówi. Dobra. Daję ci tego wilka. Głośnik me, podaję wilka Bogdanowi. A, żeby było szybciej, nie? Bo zaraz się zdispawnują te wilki. Masz. Dobra, dowyj. To co? Lecimy. Zanim jakaś menda zabierze resztę. Ta, lecim, bo reszta za nim zostanie tylko podlina. Dobra, biegniemy. Z tej sprint. I sprint jest w ogóle na guziku Windowsa, jakby ktoś się zastanawiał. Ja przez długi czas nie wiedziałem. I bardzo tego żałuję. No ale spore polowanie, bo teraz mówię wam, futra są w tak kosmicznej cenie właśnie przez to, że wilki są w stadach, już nie ma, czyli są też pojedyncze wilki, bo też się spotykałem, ale zazwyczaj są w stadach i w tym stadzie jest zazwyczaj jakiś bark. Więc jak idziecie na polowanie, to właśnie z jakimś kozakiem typu Bogdan, Toporow, też kozak, albo jakimś innym. Dobra, nie, może nie tędy. Chyba, że tego warga. Dobra, on da radę wargowi. Nie chcę się wtrącać w walkę, bo mi zrobi z dupy jesień średniowiecza ten warg. O! Chyba temu też zrobi zaraz z dupy jesień średniowiecza. Bogdan, żyjesz? Czy gdzie jest Bogdan? Bogdan mi zniknął, ludziska. Tak, Bogdan właśnie chyba dostał mocną głowę od warga. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to wiecie co? Może ja zabiorę tej jakiegoś wilka. Tylko, że dobra. Właśnie po tego wilka. Tak, żeby nas tutaj nic nie zaatakowało. Szybciutko zaniesiemy.
Błagam, tylko żeby mnie żaden wilk nie zaatakował. Mówię, te cholerstwa, te wargi są tak mocne. Ciężko jest je zabić, są przekombinowane, tak za bardzo przekombinowane. Ja też się muszę tutaj jakoś przedostać teraz, Mission Impossible. Potrzebujemy tędy, może ten warg tam jakoś się... O, nie wiem, zastał. Miejmy taką szczerą nadzieję. A my lecimy z tym całym wilkiem. Cholera jasna. Wargi to są poważne bestie. Dobra, chodźmy szybko do posterunku. Dostarczymy chociaż tego wilka. Tam jeszcze sporo tych wilków pozostawało, chyba jeszcze jeden wilk i jeden warg, o ile się nie mylę. Ale mogliby trochę te wargi znerfić faktycznie, no bo Bogdan to jest bestia ogólnie i sami widzieliście. Wystarczy jakaś taka krzywa synchronizacja, że jakiś damage nie wchodzi i takie rzeczy się dzieją. Że potężny łowca orków, a nie daje rady wargowi. Dobra, jednak Bogdan do nas dojdzie. Kurde. Myślałem, że cię zgubiłem. Zobaczymy, co powie. Jak się wybroni z tej sytuacji? Ja miałem zabawę z tym wargiem. No miałeś niezłą zabawę. No to damy mu tego wilka jeszcze. Schowa sobie i możemy tak faktycznie zakończyć ten odcinek. No, podaję wilka. Dobra, szybko. Cholerne bestie stały się jakieś bardziej stadne. Przynajmniej te topielce wiedzą, kogo się bać. Śmieję się. Śmieję się. Dobra, było polowania. O, tutaj coś mi jeszcze da? Cholera jasna. Co mi to da? Jakaś mikstura. Sia, butelkę cydru. Gośnik me odbiera cydr. Dzięki ci. Patrzmy ten cydr, co to jest w ogóle? Kurde, regen HP 20, stamina 4. Patrzcie, jaki mamy alkohol. Ale dobra, wiecie co? W tym momencie możemy zakończyć ten odcinek faktycznie. Udało się nam polowanie. A co? Jeżeli będzie coś ciekawego, to postaram się może też nakręcić. Więc do zobaczenia. Cześć, na razie. Pa, pa.